Państwa kilka słów może na początek. Zawsze dobrze wiedzieć coś o tym, czego się będzie zaraz słuchać. Grałem muzykę dawną, czyli muzykę pochodzącą z dawnych wieków, z XVI-XVII wieku. Dziś głównie wiek XVI, oczywiście jest to wiek, w którym słynny inwestygator turecki Kasper Wicks tutaj w Krakowie rozrabiał i na innych terenach Rzeczypospolitej. Zaczniemy od psalmu Mikołaja Gomułki. To myślę, że postać znana, napisał melodię do wszystkich psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego. A ten był przyjacielem Wicksa. Państwo wiedzą z pierwszej części, stąd ten utwór na sam początek. Psalm 99, Pan króluje, który włada anioły lotnymi. Zaraz potem pieśń miłosna polska, ona już pochodzi z XVII wieku. Niestety polskie pieśni miłosne, świeckie z czasów renesansu nie dochowały się do naszych czasów. Stąd w programie pieśń troszkę późniejsza, mniej więcej z połowy wieku XVII. Kiedykolwiek teraz jesteś, my drogi kochani. I trzecia część w tej pierwszej odsłonie to znowu pieśń świecka, ale pieśń francuska. Jak wiemy z drugiego tomu Rygsa, mieliśmy również króla z Francji, który haniebnie uciekł. Rygs go nie zdołał dogonić, chociaż chyba go nie gonił. On był wtedy zamknięty. Nie szukał problemu. Dziś kot go gonił, tak? Na zwierzęcu tutaj nie model. Jest to pieśń Tourdion, która mówi o tym, że kiedy pije dobre wino, Anjou, Arbois, wtedy świat zaczyna się kręcić i kręci się coraz szybciej. To pierwsza część. Państwo wielkie.
stoi Sedacze. Począć teraz będą dwa tańce, czyli instrumentalne wykonania. Obydwa utwory pochodzą z polskiej tabulatury Jana z Lublina, jeśli się nie mylę, to jest mniej więcej połowa XVI wieku. I z kolei ciutkę wcześniej, prawdopodobnie czas narodzenia Ryksa, kiedy ta tabulatura powstawała. Pierwszy taniec to taniec hajducki. Drugi taniec z tej samej tabulatury, taniec o zagadkowym tytule Jeszcze Marcinie. Prawdopodobnie jest to taniec oparty na jakiejś melodii właśnie pieśni z tamtego czasu, w której tekst się nie zachował. Co ciekawe, obydwa te tańce mają bardzo charakterystyczny układ dla tamtej muzyki, dla tamtych czasów, dla muzyki tanecznej. Najpierw jest troszkę spokojniejsza część dwudzielna, a potem szybsza trójdzielna. I to oczywiście odzwierciedlało różnego rodzaju kroki, jakie wtedy tancerze poczyniali. Hajducki i Jeszcze Marcin.